witam oficjalnie na Marszu Zwycięstwa, 8 Marszu Zwycięstwa. Oficjalnie mogę rozpocząć zgromadzenie. Następnie przypominam o zakazie środków pirotechnicznych, zakazie haseł zakazanych prawnie. Przypominam o tym, żeby zachowywać się zgodnie, więc sprawę. Na wstępie chciałbym przekazać głos jako pierwszemu przemawiającemu koledze Arkadiuszowi Jabłońskiemu, rzecznikowi prasowemu. Kończymy 102. rocznicę tego wielkiego zwycięstwa polskiego oręża nad bolszewickim najazdem. Na upamiętnienie tego wielkiego wydarzenia 15 sierpnia jest świętem Wojska Polskiego. Po zeszłorocznych wydarzeniach, po wydarzeniach, z którymi mamy ciągle miejsce na granicy polsko-białoruskiej, wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju. Jak ważna jest walka o to, aby na terytorium naszego państwa nie przedostawały się jednostki niepotrzebne, zagrażające naszemu bezpieczeństwu. ...która próbuje wywierać presję na cały nasz region, w tym na nasz kraj. I w tych szczególnych miesiącach, w tych szczególnych tygodniach, właśnie dziś, w święto Wojska Polskiego, tym bardziej musimy przypominać, jak ważna jest silna polska armia, jak ważne jest silne polskie wojsko i jak ważny jest szacunek do tych, którzy są gotowi walczyć i umierać za naszą ojczyznę. Nie możemy godzić się na takie zachowanie. Murem za polskim mundurem, murem za polskim mundurem, murem za polskim mundurem. Nie żyje! Polskie! Nie żyje! Wojsko polskie! Nie żyje! Wojsko polskie! Wojsko polskie! Polska państwem, nie podległym! Polska państwem, nie podległym! Polska państwem, nie podległym! Polska państwem, nie podległym! Polska! Niech żyje! Generał Rozwadowski! Niech żyje! Generał Rozwadowski! Niech żyje! Generał Rozwadowski! Niech żyje! Generał Rozwadowski! Pomnika bitwy warszawskiej! Chcemy pomnika bitwy warszawskiej! Jeszcze raz może krzyknijmy głośniej, dawać, żeby ludzie usłyszeli wokół. Chcemy pomnika bitwy warszawskiej! Chcemy pomnika bitwy warszawskiej!
Bitwy Warszawskiej! Chcemy pomnika! Bitwy Warszawskiej!